ponieważ w tej wizji ja uczestniczę. I zadowolona dzwonię do mojego najstarszego syna. Mówię, Kasper, mam świetną propozycję z Polski. A on taki sceptyczny. Mój co, matka, wreszcie cię wybrali mi z Polonia? Ja mówię, nie, ale nie tracę nadziei. No i wygrywało w dobrym momencie, bo właśnie teraz jest zorganizowany konkurs Miss Polonia po 50, więc oczywiście się zapisałam. Wprawdzie sugerowałam, żeby zrobiono konkurs Miss Polonia po 75, bo bym miała więcej szans na wygranie. No, będziemy razem, więc zapraszamy do udziału. Nie chodzi o żadne pokazywanie się w kostiumie popielowym, na szczęście, bo mój już spór miał w szanie. Ale chodzi o to, że my jeszcze coś działamy, robimy. Ale tu same młodziaki, one wszystkie co, po 60 są dopiero. My chcesz chyba mieć 50 lat skończonych. Natomiast ja nie mam. Jedna to jest moja koleżanka. Mam taką koleżankę, moją przyjaciółkę od 60 lat, z którą razem chodziliśmy do szkoły baletowej. Ona mieszka w Warszawie, ja w Paryżu, ale często się widujemy. I ona dzwoni, mówi, Krysiu, czy ty wiesz, już jesteś po 70? Ja mówię, Ewa, to ty się teraz zorientowałaś. Ona mówi, co to będzie? Ja mówię, później będzie po 80. A fajnie. Tak, więc żeby to, że jedyne w Polsce, że szabie zapowiadają, że już będą małpować i też zorganizują. Więc ja bardzo byłam ciekawa, ponieważ często bywam na różnego typu wydarzeniach i ponieważ pracuję też z młodzieżą, więc zawsze daję studentom przykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że tu są naprawdę aktywni studenci. I to się potwierdziło również na tych juwenaliach. Więc pewnie niektóre osoby były też w niedzielę na kabaretach, prawda? Więc bardzo, bardzo piękne wydarzenie. I co się okazało? Studentów dziennych była garstka. Nie dość, że ich było i mniej, i wcześniej wyszli. To jeżeli trzeba było się zachować na tej widowni, prawda, głośno, czyli podkreślić swoją obecność, to UTW po prostu brzmiało... Stowarzyszenie też bardzo piękna nazwa. Więc naprawdę jestem dumna, że mogę współpracować z tymi uniwersytetami. Mamy już dzisiaj, który szósty chyba wykład. No i przed sobą jeszcze oczywiście dużo więcej. 17 jest tych uniwersytetów na Podkarpaciu. Spotkamy się 20, bo jest jubileusz rzeszowskiego, prawda? Więc też będzie okazja, żeby się spotkać. Więc jest mi bardzo naprawdę miło, że mogę w takim wspaniałym towarzystwie spędzać czas. I dziękujemy za przybycie, bo niby czas taki jakiś jesienny, zima nadchodzi, a wy mimo tego przybyłyście dzielnie, więc brawo, dziękujemy. I mój mąż to się w pani kocha i dlatego jest niezadowolony. No ja byłam też zadowolona, ale nie przedstawiałam tych mężów. Później los mnie rzucił do Paryża jakieś 20-30 lat, potem przyjeżdżam do Warszawy, czy gdzieś do Polski i właśnie takie same laski przychodzą, bo proszę pani, mój tatuś, to się pani kocha. Ale to nie koniec, teraz niedawno pojechałam do Cieszynia, bo byłam w jury, osiągnęłam wiek jury, więc jestem w różnych jury festiwalu filmowego i podchodzi taka właśnie dziewczynka 20-30 lat z Markula i mówi, proszę pani, mój dziadzio, to się pani... Ja mówię, niech pani przyprowadzi tego dziadzia. Nie no, dziadzio już dawno umarł, tacy starzy ludzie już nie żyją. Roku dzisiaj nasz scenariusz będzie polegał na tym, że ja Państwu przedstawię 10 takich reguł, a Krystyna powie, jak te reguły przestrzegała, a efekt widzicie Państwo na zarzuconym obrazku. Więc ja się najpierw skąd te rady, więc zaczerpnęłam pierwsze 7 takich zasad od pana profesora Stanisława Wergera. Jest to podlotek, ponieważ podlatuje pod 90. Jest profesorem w Warszawie, ciągle jest profesorem, podkreślam, ponieważ dalej pracuje, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest tam w takiej katedrze dotyczącej, która zajmuje się zdrowym stylem życia, konsumpcją, żywieniem człowieka. I on został poproszony na taki meeting, który odbywał się w Chinach,
mam kilka tysięcy wdów i poprosili właśnie profesorów w takim dojrzałym wieku, można powiedzieć, którzy mają coś do powiedzenia w ciągu 7 minut. I on wymyślił takie 7 zasad. W języku angielskim to wszystkie zaczynały się na literkę P, u nas na literkę P zaczynają się brzydkie wyrazy, więc u nas w języku polskim te zasady rozpoczynają się na literkę U. I tych 7 zasad chcę Państwu właśnie dzisiaj zaprezentować, a my z Krystyną dodałyśmy jeszcze 3, żeby powstał ten album. Ale nie będę zdradzać, jakie te 3 zasady, więc może przejdźmy do pierwszej z nich. Więc pierwsza zasada, urozmaicenie, ale jeszcze może na wstępie powiem, że styl życia to w języku greckim oznacza też dieta. Hipokrates, ojciec można powiedzieć lekarzy, żyjący 4 wieki przed naszą erą, właśnie zajmował się... Już nie żyje. Już nie żyje. Ale żyje pamięć o nim, ponieważ na wyspie Kos jest taki instytut jego pamięci. Tam odbyła się pierwsza operacja, drewanacja czaszki i tam przyjeżdżają lekarze z różnych krajów świata, też z Polski, otrzymują tam wyjątkowe dyplomy. Sama miałam okazję być właśnie, nie jako lekarz, ale jako turysta na wyspie Kos. Jest to jedna z wysp Dodekanisos w Grecji. I tam właśnie miałam okazję zobaczyć to miejsce. Nawet otrzymałam takie dyplomy dla lekarza, który przywiozłam w Rzeszowie na pamiątkę. Więc jest to ciągle właśnie jeszcze żywe miejsce. No więc ten zdrowy styl życia, prawda, to jest właśnie nasza dieta. I stąd te zasady dotyczą w głównej mierze naszego odżywiania. No więc pierwsza zasada, urozmaicenie. No każdy z nas zna taki wykres, prawda, taką piramidę. I widzimy, że to, co nam najbardziej odpowiadało, czasem smakowało. Czyli najwięcej trzeba jeść tego, co na tak, z tego wynikało. A co jest w tej butelce? No na pewno zdrowe mleko od krowy milki. Nie zrozumiałam. A słodyczy najmniej. Natomiast to, co jest na samej górze, na samym szczycie, to należy gdzieś ograniczać. Ale tutaj ten wykres jeszcze nie jest taki pełny, ponieważ możemy sobie pozwolić na to, co nam smakuje i to, co lubimy, pod warunkiem, że będziemy prowadzić aktywny tryb życia. Czyli im więcej lub, tym więcej można sięgać na kierować. Czyli można sięgać czuł, prawda? Im więcej to też tak symbolicznie brzmi. Więc to jest właśnie to, co należy przestrzegać, jakie są zasady. Często jest tak, że to, co lubimy, to, co jest dobre, to jest zabronione, ponieważ jest albo niezdrowe, albo niemoralne, albo nielegalne. Więc dlatego też właśnie z tym przestrzeganiem bywa różnie. Ale zapytajmy pani Krystyny, jak ona przestrzega tej piramidy, że tak wygląda? Ja właśnie też czyniłem w związku z tą piramidą, jak najbardziej, tylko mnie ta piramida, która stoi na głowie, bo ja niestety bardzo lubię słodycze i czekoladki, napoje, a trochę mniej tych płynów z kranu zwłaszcza, ale rano wypijam szklankę wody. Ja w ogóle mam takie zasady, ja znam te wszystkie zasady na pamięć od tylko 9 lat i zawsze rano się budzę z takim postanowieniem, że od dziś nowe życie, że teraz już będę jeszcze taką była, tak jak należy. I na śniadanie wypijam szklankę wody, kranówki dużo, nie jest to smaczne, ale wypijam jakiś mały jogurcik biały 0%, trochę kawy, najlepiej bez pomidorowej. Ale później tak w południe już trochę pęka, ale jakąś tam sałatkę, jakieś do jajeczka, kawałek ryby. Później idę spać po obiedzie, a wieczorem się budzę, myślę, co ja ojca i matkę zabiłam, dlaczego ja się mam tak katować? I puszczam, co się da, otwieram lodówkę na stojącą przed lodówką zimne wyrobi, ciastka, czekoladki, popijam butelką, ale na to szkoda zrobię, więc tylko trochę. No, ale następnego dnia się budzę, myślę, dość, teraz już nie ma tego obżarstwa, ale jestem wesoła, dlatego, bo zdrowie psychiczne też się liczy, więc nie można się znowu zakatować do kości. Ale to ja przepraszam, że tak to mówię.